Witajcie, jestem Tytus. Dzisiaj sobie przetestujemy mit, czy Nokia 3310 wytrzyma przejechanie samochodem. Ona działa. Mam nadzieję, że też słychać jak piszczy. Zerujemy czas, jest najgłośniej. Działa, tylko karty SIM nie ma włączonej. Więc co? Wkładamy ją pod koła. Na początku tak i ją przejedziemy. Obudowa popękana, ekran wylany. Nic więcej się nie stało oprócz ekranu wylanego. Odłamały się te plastiki, co chronią ten głośnik. No zobaczcie, Nokia ma dosyć grubą obudowę. Dosyć gruby to jest plastik. No jeszcze cała elektronika jest zakryta w drugiej, tak powiedzmy, obudowie, takim szkielecie, więc zobaczcie, nic nie popękało, tu też nic nie popękało, wyświetlacz też nie popękał. Tylko to dostało, bo może dlatego, że jak ona się zaczepiła, to wyrwało ją, dlatego popękało. No szkoda, że wyświetlacz się rozwalił, ale na pewno nie stało się tak jak z innymi telefonami, że się zawijają w U i są całkowicie do wyrzucenia elektronika. Poszukam ekranu i postaram się w nim wymienić na innym filmiku ekran i zobaczymy, czy to działa. Jak oczywiście znajdę ekran do kupienia do tego telefonu, żeby wymienić. Jak znajdę, to kupię go i naprawię jeszcze ten telefon i w następnym filmiku pokażę, czy tylko ekran się uszkodził i czy dalej można pizzę z niego zamawiać. No to cóż, do zobaczenia następnym razem.